Kryminał! Ciekawe za co? Siemaneczko. A więc mamy kolejny weekendzik. No to co, ostatnio stanęło na tym, że porozbierałem tą górę, pomierzyłem to wszystko. Pierwsze części przyszły, zaraz wam pokażę co. Fajne rzeczy poprzychodziły, dzisiaj sobie ściągniemy jeszcze koło. Na pewno, bo koło, tak jak mówię, wysyłam do Lobo do centrowania. I nie wiem co zrobimy jeszcze. Aha, chciałbym płytki założyć i wałki. Płytki tu chyba tylko zmienię na cieńsze o 500 na wydechach i będzie ok. Ale to po kolei. Najpierw pokażę wam co mi przyszło już. Kilka rzeczy pokupiłem. Taki odtłuszczacz, to się przyda, bo nie mam nic takiego. Pierwsza paczka wygląda na dużą, ale nie jest taka duża. Osłonki jakieś na ramę to miałem, to nie wiem czy mi będzie pasować. Ale tu jest najfajniejsza rzecz. Zobaczymy, bo się nie przymierzałem, czy to pasuje w ogóle. Chodniczka. Ja co mówiłem, to była klejona nowiutka. Eleganimancka, kurna, taką chodniczkę to aż rama nie pasuje. Tu jest wyjście. To blaszka. Tu się przykręca, kurna. To samo. Identyko, fajnie. Także mamy chodniczkę nową, dosyć droga część. Osłonki, a od razu z chodnicą jeszcze sobie zamówiłem dźwignię na zmiany biegu, bo ta jest rozklekotana. Może i by wystarczyło tu tylko tulejkę albo końcówkę dać, ale czarną sobie damy i z czerwoną końcówką będzie fajnie wyglądać przy okazji. Także to mi przyszło w jednej paczce. To nie było jakoś tam zamawiane od konkretnego gościa. Ale tu mamy paczuszkę od Speed Factory MX. Myślę, że każdy zna, co zamawiał części. Jeszcze szczerze mówiąc, to sam jej nie przeglądałem dokładnie. Więc no, to będzie coś. Dobra, po kolei. Gripy. A i tu jest z całym tym... Myślę, że to sama guma jest, a to jest z całym tym rolgazem tutaj. Nie rolgazem, tylko tu co linka wchodzi w to. Emik dosyć też fajne. No ładne, podobają mi się gripki w kolorze z podnóżki. Gripki nowe, o, nalepeczka. Przyda się, na pewno nie na te plastiki, ale 2 litry płynu chłodniczego. Nie wiem, tu z liter wejdzie, ale jeszcze mi się przyda, nie wiem, dokłada, też tam był stary. To co mamy tu? Jakaś faktura. Najlepsze. Żelusie. Tego zamówiłem, bo każdy mówił, że z żelki dodaje. Więc już nie chodzi mi o te części, ale fajnie, że żelki wrzucił, to jest podstawa. Haribo. Tu dosyć droga rzecz. Zestaw naprawczy kiwaka. Cały zestaw, wszystkie łożyska, tulejki. Bo mam no niby to na dole tylko wyrąbane, może by to gdzieś dokupił samo łożysko i by to jeździło. Ale ile tu tych części jest, podkładeczek, o kurna. To poskłada 2, 4, 6. Będziemy składać. To też dosyć chyba z 350 zł kosztowało. Klocki na tył. W końcu klocki. Porządne będą. Chociaż te same są, mam nadzieję. Bo tu już nie ma klocków. No i co, filterek oleju. Ale malutki. Zaraz sobie go będziemy zmieniać. Olej też. Przyda się filterek. 2 litry motulka 700 10W40 2 litry, bo chyba wchodzi 0,6 czy coś takiego. To liter nigdy nie starczył. I 4 płytki zaworowe zamówiłem na te wydechowe, jakbym nie trafił. Dam sobie trochę mniejsze. Także no pierwsza paczucha jest. No a więc tak, wydechy miałem mieć 28, sące 16 i tak miały sące. Wydechy miały za to 32. No tu jest 28, więc no nawet jeśli się nie wyklepały, ale damy sobie o piątaka grubszą płytkę nawet, nie cieńszą. Składamy do kupy, może odpalimy sobie i spuścimy olej. Ale co, myślę, że wam składania, nie wiem czy wam pokazywać to składanie czy nie, coś tam może wam z tego pokażę. Jak to teraz było, ja już sam nie pamiętam.
dreaming so mean. You're the meanest old woman I ever seen. I guess if you say so, I'd buy my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. I don't care if you do it, Sanders, dude. You ain't got no money, you're just an ugly. I don't care if you do it, Sanders, dude. You ain't got no money, you're just an ugly. Well, I guess if you say so, I pack up my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Dobra, teraz wam pokażę ten napinacz rozrządu. Teraz jest wysunięty. Tak, tyle wchodzi nam. To jeszcze chyba jest ok, nie? Tak mi się wydaje. Weźmiemy go sobie teraz, schowiemy. Założymy. Dobra. I teraz jeszcze musi sobie odblokować ten napinacz, tylko kurna czym go teraz odblokować? A gdzieś tu miałem taki specjalistyczny gwóźdź. O, tu jest. Nie, tu nie jest ten. Tu jest. Czy też nie? Chyba muszę sobie zrobić drugi gwóźdź specjalistyczny. Za długi. Wow. Może nie. O. Cyk, fuch i napięte. Gwoździk się przyda. Rozrządzik napięty. Deszek jeszcze będziemy musieli sobie ściągnąć dzisiaj, bo ten mam na oku inny. Nie wiem, czy będzie pasował. Chcę ten wykręcić i porównać wymiary mniej więcej chociaż, bo jest z nowszej CRF-y. Nie wiem, czy będzie pasował jak trzeba, nie? No i dobra. Rozrząd napięty. Byśmy mogli sobie jeszcze teraz silnikiem obrócić. Kręci. I dobra, uszczelka założona, pokrywa założona i podpinam to wszystko, te wtyczki, tu jeszcze jakąś wtyczkę miałem i próbujemy odpalić. Thank you.
Dobra, starczy. Nie wiem, czy mnie słyszeliście. Jak był odpalony, tak to wygląda. Bałem się, że nie zapali. Zapali. Boże, gdzie to jest do spuszczania oleju? Już ją widziałem i od daleko by tam była. Może naprzód go wezmę. Gdzie łatwiej.